kurczę, stare dzieje, bo tutaj graliśmy drużyną hip-hopową. Jak najbardziej mam sympatyczne skojarzenia z tym czasem. Szkoda, że teraz dawno nie było podobnej imprezy. No, swego czasu się trochę po boiskach biegało, także bardzo, bardzo fajnie się grało. Pamiętam, że tutaj naprawdę Roman z THS-ów się bardzo wyróżniał i no miał chłopak papiery na dobrego zawodnika. Morwuła w komplecie z planu mojego teledysku do kawałka z mojej płyty Nieuchwytny. No, przede wszystkim cieszę się, że się udało po kilku latach przerwy znowu się skompletować w pełnym składzie i zrobić ten obrazek. Kawałek myślę, że też wyszedł całkiem spoko. Także no, jestem zadowolony, że znowu ruszyła ta machina morwowa. No, pierwsze skojarzenie to jest takie, że miałem tutaj troszeczkę przygód z tą okładką, bo było sporo różnych projektów, które mi nie do końca podchodziły, ale finalnie Forin tutaj uratował sytuację i w końcu zrobił taki projekt, który mi przypasował i jestem w pełni zadowolony. Myślę, że moja facjata też dosyć korzystnie tu wypadła. No, ja to nie będę ukrywał, że dużo bliżej mi do Realu. Jakoś gra Realu bardziej mnie przekonuje i nawet te wyniki w tym sezonie też są takie, jakie są. Real póki co tam prowadzi. Parę punktów przewagi. Dzisiaj chyba nawet gra, czy jutro. Jutro chyba jest mecz kolejny. No, na razie jest parę punktów przewagi nad Barceloną. Myślę, że będzie zacięty sezon. Kto wygra, zobaczymy. Mam nadzieję, że Real. No nie, no tutaj nikogo nie obserwuję, jakby to zupełnie nie moja jakaś tam zajawka. Jeżeli w ogóle już robię zakupy, to bardziej w Auchan, bo mam bliżej po prostu do Auchan, ale tak naprawdę to rzadko tam bywam. No właśnie teraz zacząłem więcej tego Spotify'a słuchać. Powiem, że mam spore zaległości, bo tak się gdzieś tam sfokusowałem na swoich rzeczach, że gdzieś tam uciekło mi sporo rzeczy. Fajną sobie jakąś taką składankę, workout ostatnio wpuściłem i bardzo dużo fajnych numerów tam leci i mega mi wszedł numer pod tytułem 4 AM. Gościu nazywa się Ocean coś tam, Winston, kurde, nie wiem, czy to jest jakiś Brytyjczyk czy coś, ale kurde, mega zajebisty numer i w ogóle odkrywam jakieś nowe rzeczy i jest tego sporo. U mnie to cały czas praktycznie hip-hopowe rzeczy, ale jak chcę sobie też odpocząć od hip-hopu, to też wracam do jakichś klasyki. Pamiętam, że przez długi czas mi się po samochodzie walała płyta Michaela Jacksona, kurde, jednak człowiek ma sentyment mimo tych wszystkich tam, kurde, tych dziwnych rzeczy, które tam się działy po jego śmierci, to gdzieś tam, kurczę, no, to jest jednak siła produkcji i gdzieś tam wyobraźni Quincy Jonesa i przede wszystkim chciałem tutaj wszystkich namówić do tego, żeby sprawdzili dokument o Quincy Jonesie, bo jest niesamowity gość w ogóle. No, nie wiem, nie ma chyba kogoś takiego w historii muzyki, żeby miał tyle albumów, produkcji na koncie jak ten człowiek, bo to są w tysiącach rzeczy liczone i nawet, stary, ja nie wiedziałem, że on w ogóle produkował Franka Sinatra i w ogóle, nie, no, w ogóle kosmos, nie? To trzeba to obejrzeć. No nie przypomnę sobie teraz, ale bardziej ja gustuję, wiesz, w jakichś tam thrillerach, jakichś takich, wiesz, w ogóle najbardziej to mi chyba ostatnimi czasy się podobał True Detective, nie? Z ostatnich rzeczy to tutaj skłaniam się ku dokumentowi o Chicago Bulls, czyli Last Dance. Wiem, że może nie wszyscy jarają się koszykówką, ale to jest tak świetnie pokazane i w ogóle jest tyle ciekawostek tam poruszonych a propos właśnie Jordana i całej spółki z Chicago, że naprawdę dobrze, bardzo dobrze się to ogląda po tylu latach. Nie mam potrzeby korzystania z Tindera. Wiesz co, mam sentyment, to może Życie Warszawy, ta jedynka niech będzie. Może tutaj zrobimy Mafia Confree na przykład, nie? Żeby było trochę inaczej. Oni mieli ten teledysk, ten taki słynny, kurde, osiedlowy ze 113. Tam to był naprawdę mega żywioł osiedlowy i ten kawałek był taki długi, nie? Tam się tyle działo, te skutery, w ogóle wtedy była moda na te skutery, wszyscy chcieli jeździć skuterami. Pamiętam, że strasznie katowaliśmy ten numer.